Słuchajcie, dziś przychodzę do Was z propozycją walentynkową makijażu na randkę i jest to makijaż bardzo taki świeży, lekki, dziewczęcy, w kolorach różu, niesamowicie romantyczny. I postanowiłam, że w dzisiejszym filmie wykorzystam paletę Huda Beauty Nude, dlatego że właśnie ta paleta jest taka bardzo walentynkowa jak dla mnie. Mamy tutaj mnóstwo kolorów różu i przyznam szczerze, że ona właśnie zainspirowała mnie do stworzenia takiego makijażu. Zatem makijaż wykonany jest w większości tą paletą, nie tylko, bo jeszcze wykorzystuję tutaj inne, ale jeśli chcecie zobaczyć, w jaki sposób wykonać ten makijaż, jakimi kosmetykami, to zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zaczynam od bazy i to jest baza z Becca First Light Priming Filter o takim delikatnie fioletowym zabarwieniu, które oczywiście znika podczas rozsmarowywania na twarzy, ale daje bardzo przyjemny, taki nawilżający i rozświetlający efekt na skórze. Teraz przechodzę do korektora z Vichy. On jest w zielonym kolorze celem zneutralizowania moich zaczerwienień na policzkach. I ostatnio zimą, chcąc uzyskać mocniejsze krycie i zakrycie moich zaczerwienień, sięgam właśnie ostatnio po ten produkt. On jest bardzo leciutki w swojej konsystencji i nakładam delikatnie palcem w strategicznych miejscach, czyli tutaj właśnie na środkową część moich policzków, gdzie te zaczerwienienia są najbardziej widoczne, i rozcieram palcem. Ten korektor trzyma się swojego miejsca, on nie jest ruchomy, więc jak nałożycie później podkład, to ten korektor nie zniknie spod spodu, będzie się tutaj fajnie trzymał. A jednak konsystencja jest naprawdę bardzo leciutka i fajnie wtapia się w skórę. Dziewczyny też bardzo często mają zaczerwieniony nos czy okolice wokół nosa, więc też taki korektor tutaj dobrze sprawdzi się na skrzydełkach nosa czy na samym nosie, szczególnie zimą. Najczęściej właśnie te partie twarzy się u nas czerwienią, więc taki korektor może w tym momencie pomóc. Teraz sięgam sobie po mieszankę podkładów i dzisiaj będę mieszać Fenty Beauty w odcieniu 140 z podkładem długotrwałym Dermacol, też mocno krojącym, w odcieniu 2 Fair. Na usta w tej chwili nakładam transparentny błyszczyk z Becca Lip Tint Glow Gloss, który ma w sobie opalizujące drobinki niebiesko-różowe. Teraz będę nakładać korektor o mocnym kryciu Full Cover, a następnie będę posługiwać się korektorem z Lovely w odcieniu bananowym, który jest jasny i żółty i który dodatkowo rozświetli centralną część twarzy i zneutralizuje zaczerwienienia na policzkach. Ok, cienie zakryte i teraz właśnie przechodzę do tego jaśniejszego korektora i nakładam nieco niżej na policzek, na środek brody i środek czoła. Okolice pod okiem zagruntuję pudrem z Vipere, który ma w sobie drobinki rozświetlające. A resztę twarzy utrwalam pudrem z Lavera, który pozostawia na skórze piękny satynowy efekt i to jest puder mineralny. I opruszam już tutaj całą twarz pędzlem. Teraz przejdę do bronzera i dzisiaj będę posługiwać się bronzerem z Tune Cosmetics odcień Sunshine, który jest mleczny i ma w sobie rozświetlające drobinki. I oczywiście tutaj posługuję się moim pędzlem Lavergo Face Definer, który idealnie nadaje się do przybrązowienia twarzy, ale też do aplikacji różu na policzki. I teraz jak już mamy buzię delikatnie wykonturowaną, to możemy przejść do rozświetlacza. I mam tutaj coś, czego jeszcze Wam nie pokazywałam i to jest rozświetlacz Becca, ale w odcieniu C-Pop. On ma bardzo ładny taki beżowy, stapiający się ze skórą odcień. Oczywiście o satynowym wykończeniu, przepięknie wygląda na policzku, także dzisiaj go zaaplikuję. A jest piękny. Mam też tutaj bardzo ciekawy róż, ale pomyślę o nim na samym końcu. Zobaczymy, jak cały makijaż będzie wyglądał, ale myślę, że ten odcień będzie pasował całkiem nieźle, dlatego że ja planuję makijaż w różach, w delikatnych różach. I to jest bardzo ładny róż Butter Blush z firmy Physicians Formula. Naprawdę jest przepiękny. Taki
delikatny, dziewczęcy, nawet bym powiedziała bardzo wiosenny. Zobaczymy na sam koniec. I też on zostawia właśnie takie satynowe wykończenie na policzku. On nie jest w 100% matowy, jest bardzo delikatny, naturalny, wdzięczny. Ale to zobaczymy. I teraz przybliżymy się i zrobimy makijaż brwi i oczu. Dzisiaj brwi podkreślam pomadą z Vibo w odcieniu 4 dla blondynek. Na powiekach mam bazę z Golden Rose i teraz przechodzę do cieni. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj wykorzystam paletę z Huda w wersji Nude, dlatego że ona jest delikatnie różowa, taka romantyczna, idealnie kojarzy mi się właśnie z walentynkami i przez to jakby bardzo inspirująca, więc stwierdziłam, że właśnie wykorzystam tę paletę. No i mam tutaj taki jasny, beżowy mat, który oczywiście wykorzystam do zmatowienia łuku brwiowego. O, on jest trochę taki nawet różowy, bym powiedziała, więc nie wiem, czy za chwilę nie sięgnę po coś innego, ale nie wybija się to jakoś znacznie mocno, więc zaszalejmy, niech będzie. Teraz przechodzę do ciemniejszego, takiego brzoskwiniowego, lekko pomarańczowego cienia i będę go aplikować w załamaniu powieki, żeby nadać troszkę kształtu. Teraz przechodzę znowu do ciemniejszego, takiego różowego, matowego odcienia i będę aplikować w załamaniu, żeby pogłębić kształt oka, żeby pogłębić załamanie. I później będę to ładnie ze sobą łączyć i rozcierać. Na powiekę w tej chwili mam nałożony primer z NYXa, właśnie to. I teraz będę przyklejać ten błyszczący cień, w zasadzie najjaśniejszy z tej palety. No, błysk jest przepiękny, naprawdę. Super to wygląda. Dolną powiekę również pokrywam tym ciemniejszym różem do połowy oka. I od spodu blenduję tym brzoskwiniowym. Na dolną powiekę dam mój ulubiony cień, który pięknie wybija się we wnętrznym kąciku, więc na dolną powiekę od wewnętrznej strony dam właśnie ten cień i też w zasadzie na wewnętrzny kącik oka. Jeszcze mi tutaj brakuje lekkiego przyciemnienia linii rzęsy w zewnętrznej części mojego oka, więc myślę, że tutaj posłużę się tym takim burgundowym cieniem z palety Anastazji Norwina. Żeby oko jeszcze bardziej otworzyć i rozświetlić, na dolną linię wodną nałożę kredkę beżową z Kryolan, która jest dosyć intensywna, a później dokleję sztuczne rzęsy z Blended Model Royals. On jest dłuższy w zewnętrznej części oka, więc również pięknie otworzy oko. Ok, rzęsy doklejone, one w tej chwili wysychają, więc myślę, że spokojnie możemy tutaj teraz przejść do pomadki, zająć się pomadką. I mam tutaj matową pomadkę z Yoko o musowej konsystencji, która przepięknie podkreśla usta, jest w 100% matowa. Żałuję bardzo, że Yoko ma tylko 4 dostępne odcienie do wyboru, bo chętnie zaopatrzyłabym się w większą ilość kolorów, bo te pomadki po prostu wyglądają fantastycznie na ustach. Mam wrażenie, że one jakby delikatnie wygładzają i wypełniają wszelkie zmarszczki i pory na ustach, przez co jakby one wyglądają na nieco pełniejsze, na naturalnie powiększone i naprawdę wygląda to obłędnie. Za każdym razem, kiedy te pomadki mam na ustach, to też pytacie mnie, co to jest za pomadka i naprawdę żałuję, że dostępne są tylko 4 odcienie. W tej chwili posiadam 3. Zaopatrzyłam się w jeszcze jedną sztukę, tę ostatnią, także zobaczymy, jaki będzie kolor. Na pewno dam Wam znać, jak do mnie przyjdzie, jak będę miała na ustach. W grudniu typowo świątecznie stawiałam na czerwoną pomadkę, natomiast dzisiaj mam ochotę właśnie zastosować ten piękny, głęboki róż. Ściągam nadmiar błyszczyka z ust. Piękny kolor. Ok, pomadka nałożona i
same przyznajcie, że kolor jest fantastyczny. W tej chwili one mocno przyciągają uwagę i tak twarz jest jakby bardziej tak rozbielona, więc myślę, że dodam odrobinę różu na policzki, ale nie za dużo. Tak prezentuje się skończony makijaż. Jeszcze odnośnie pomadki, bo o tym nie wspomniałam, a możecie być zainteresowane, to, że ona jest w postaci musu, w związku z czym nie wysusza usta. Jest dosyć trwała i też bardzo ładnie zjada się od środka, bo nie robi się taka ostra linia, tylko ten efekt jest bardzo rozmyty. Jest niesamowicie komfortowa w noszeniu, od siebie bardzo polecam. Kosztuje jedynie 16, od 16 zł możecie ją dostać. Także jest naprawdę bardzo tania. Jedyny minus jest taki, że chyba tej pomadki tutaj jest niewiele. Nie znalazłam nigdzie informacji, ile mililitrów posiada. Nie widzę tutaj nigdzie tego na opakowaniu, ani na stronie producenta też szukałam, nie widziałam. Ale jeśli raz na jakiś czas lubicie takie mocne, żywe kolory, pełne pigmentu, bo te pomadki naprawdę są wyjątkowe, no to bardzo Wam polecam sprawdzić, bo kolory są naprawdę bardzo ciekawe, pomimo tego, że mamy tylko 4 dostępne odcienie. Żałuję bardzo, ale chciałabym, żeby wypuścili z czasem jeszcze więcej. Tak wygląda moja propozycja walentynkowa makijażu na randkę. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, że mniej więcej odtworzycie to, co tutaj dla Was stworzyłam. Ja już Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Cześć!